przez cały tydzień. No i dzisiaj została przed nami postawiona kolejna postać, kolejny ojciec Kościoła. Tym razem jest to święty Ignacy Antiocheński. No i trzeba nieustannie się pytać, czego nas uczy ten ojciec, ojciec Kościoła, ojciec wiary. I co chcemy czerpać z jego nauki, jego życia, co chce nam powiedzieć. Na początku chcę zwrócić uwagę na imię. To jest Ignacy. Po łacinie ignis, czyli ogień. I te jezusowe słowa. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. To one stały się taką główną inspiracją w posłudze apostolskiej świętego Ignacego. Jego imię ogień i on chce tak jak Chrystus, żeby ten ogień zapłonął na ziemi. A co to jest za ogień? Ogólnie ogień daje ciepło, daje światło. Z drugiej strony ogień też oczyszcza, hartuje. Ogień oczyszczając też niszczy. Niszczy to, co jest akurat jakieś niedobre. I ten ogień to jest ogień miłości. Ten ogień najpierw miłości Bożej ma się rozpalić w naszym sercu i mamy mieć takie pragnienie, żeby ten ogień Bożej miłości nasze serca oczyszczał. Ten ogień kojarzy nam się także z tym ogniem zapalanym podczas Chrztu Świętego w postaci tej świecy od Paschału. Czyli to jest taki ogień wiary. Chrystus chce, żeby ten ogień wiary także został zapalony, żeby on się palił. I chcielibyśmy, żeby ten ogień wiary palił się w nas, ale także i w innych. Ogień w Biblii to jest symbol jakiejś Bożej mocy. On kojarzy się chociażby z objawieniem Mojżeszowi, kiedy Bóg objawi się krzaku gorejącym, ale to jest także ogień takiej Bożej sprawiedliwości i tego oczyszczenia. Ten ogień i siarka zostały zrzucone na Sodomę i Gomorę. I chcielibyśmy, żeby ogień nas oczyszczał, żeby to był ogień miłości, a jednocześnie chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nie dotykał nas tym ogniem, jaki przynależał się Sodomie i Gomorze. Ogień także jest widoczny z daleka. Dawniej jak chciano przekazać sobie wiadomość, no to palono ogniska na wzgórzach i z od jednego do drugiego miejsca no taki dzisiejszy współczesny dawniej telegraf, dzisiaj taki SMS, to dawniej palono ogień, żeby przekazać jakąś ważną wiadomość. No i trzeba się pytać, czy moja miłość do Chrystusa, czy ogień, który noszę w sobie, ogień wiary, ogień miłości, czy jest widoczny dla innych? I co ja pokazuję? Ten ogień przekazywał jakąś wiadomość. Co ja przekazuję innym swoim świadectwem wiary? Ogień miłości był zapalony w sercu świętego Ignacego. On miał taką wielką miłość, że jak został niesłusznie oskarżony i wybierał się do Rzymu, został tam prowadzony do Rzymu, żeby tam ponieść śmierć męczeńską, to on po drodze spotykał braci w wierze, on podtrzymywał ich na duchu, wspierał, pisał także listy, a przecież mógł się załamać, mógł w ogóle odsunąć się od nich, ale miał tyle ognia Bożej miłości i on jeszcze pragnął, żeby ten ogień miłości zapłonął w sercach innych. I czy w nas jest też takie pragnienie, że sami mając ogień wiary, ogień miłości Bożej, czy chcemy, żeby ten ogień był rozpalany w sercach drugiego człowieka? Zdarzenie miało miejsce w Argentynie na początku sierpnia ubiegłego roku. W okolicach miasta Armstrong w Santa Fe wybuchł pożar. Trawy były takie spalone, suche, więc właściwie ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, zagrażał także domostwom, palił wszystko, co napotkał na swojej drodze. Wszystko bez wyjątku, a właściwie z jednym wyjątkiem. Gdzieś niejako pośrodku tego pogorzeliska był taki element trawy niewypalonej, a w środku biała kapliczka. I chcielibyśmy wszystko, co jest w nas nieświęte, żeby Pan Bóg wypalił. Żeby została tylko ta zielona trawa, Pan
Przypomina się tutaj ten psalm, który mówi o Jezusie jako pasterzu, który wiedzie na zielone pastwiska, i ta kapliczka. Ta kapliczka jest symbolem właśnie tego, co Boże w nas. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg wszystko to, co jest nieświęte w nas, żeby przepalał, żeby została w nas tylko Boża łaska, Boże prowadzenie, żeby została w nas tylko ta modlitwa, ta kapliczka miała krzyż, żeby też został w nas ten krzyż, który chcielibyśmy nieść z Jezusem Chrystusem. Imię Ignacy, ale święty Ignacy, jak się podpisywał, to rozpoczynał te listy od słów: Ignacy zwany Teoforem, czyli ten, który nosi Boga. I on rzeczywiście nosił Boga i miał tą relację z Bogiem taką bardzo osobistą. Jak się wczyta w te listy, to tam się pojawia takie słowo: mój Bóg, nasz Bóg. Czyli widać, że on tak bardzo osobowo traktował tego Boga, ale też bardzo odnosił go do siebie. I on z tego Boga chciał rzeczywiście nieść innym. My mamy czasem różne przydomki. No, dzieci w tym celują, że no, przezywają się. No i tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się nagle się przezywali, jakoś żeby sobie dokuczyć. Nie o takie określenia mi chodzi. Ale takie przydomki, które mówią o głównej cesze, którą mamy, jacy jesteśmy, że ktoś jest na przykład gorliwy, że ktoś jest sprawiedliwy, że ktoś jest wrażliwy, kochający, że ktoś jest no, wielki mądrością. I trzeba się zastanowić, jeśli ktoś miałby dzisiaj nadać mi przydomek, jaki to byłby przydomek? Czy to byłby taki przydomek, o jaką cechę by zahaczył? My może nieraz nie postrzegamy, jaka cecha w nas jest dominująca i najbardziej widoczna dla innych. I ciekawe, czy byłaby to cecha taka pozytywna, to po pierwsze. No, myślę, że tak, ale jaka to cecha? Czy my sobie zdajemy sprawę, w jaki sposób my ewangelizujemy, co jest najbardziej widoczne dla innych? No i druga myśl związana z imieniem świętego Ignacego, tym takim drugim, tym przydomkiem Teofor, czy my niesiemy Pana Boga? Rzeczywiście niesiemy Pana Boga w naszym sercu i czy niesiemy Pana Boga drugiemu człowiekowi? Chcielibyśmy to nieść Chrystusa. Dzisiaj świat potrzebuje naprawdę Pana Boga. On nie potrzebuje takiego moralizatorstwa, nie potrzebuje Boga, znaczy jakiej wizji Boga, takiego tylko surowego, sprawiedliwego. Dzisiaj świat naprawdę potrzebuje Boga, który jest Ojcem. Dzisiaj świat potrzebuje, żeby pokazywać, nieść im Boga, który jest miłością i miłosierdziem. I my takiego Boga chcemy innym dawać i przez nas Pan Bóg działa. No, podczas tej pandemii było wiele takich też wzruszających momentów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I w jednym ze szpitali w Brazylii to pewna pielęgniarka próbowała zmierzyć saturację pacjentce. No ale ja się tam dokładnie nie znam na tym, ale jej dłoń była bardzo taka zimna i nie dało rady tej saturacji tam zmierzyć. Więc zaczęła obkładać jej rękę, dłoń bawełną ortopedyczną i bandażem. Ale ta cyrkulacja się wcale tam nie poprawiła. Więc padła na pomysł, że wzięła taką rękawiczkę chirurgiczną, nalała ciepłej wody i tak przyłożyła tą taką no, dłoń z tej rękawiczki chirurgicznej na jej dłoń. I to sprawiło, to ciepło, to sprawiło, że cyrkulacja się poprawiła, ale to także pokazuje, jak człowiek potrzebuje zwykłego dotyku, takiego ciepła. No i ludzie zaczęli naśladować też tą pielęgniarkę, także w innych szpitalach. I na przykład jedna pacjentka, jak już nie dała się uspokoić w tej chorobie COVID, mówiła, tam krzyczała, nie chcę umierać, chcę, bo ja mam tutaj rodzinę. I nie dała się uspokoić. I dopiero kiedy pielęgniarka, no, nie mogła sobie pozwolić na to, żeby trzymać ją cały czas za rękę, więc też wzięła tą rękawiczkę z ciepłą wodą, położyła na tą dłoń. Jej się najpierw wydawało, że ona, pielęgniarka, trzyma za rękę. Mówi, nie, ale wyobraź sobie, że to jest ręka Pana Boga. I to uspokoiło tę pacjentkę. I dzisiaj chcielibyśmy nieść też Chrystusa. Bądźmy takimi, którzy niosą Boga innym.
ale niosą Boga przede wszystkim takie wrażliwości. Spójrzmy na papieża Franciszka, ile on mówi o tej trosce ubogich w różnym wymiarze. Chciałbym też ich tak zauważać w takich prostych gestach, które możemy dawać. Trzecia myśl związana z Ignacym Antiocheńskim, myślę, ona jest także trochę adekwatna do dzisiejszych czasów, także Kościoła jako i lokalnie, ale przede wszystkim Kościoła całego. On pisał o Kościele z jednej strony jako czymś strukturalnym, o hierarchii Kościoła, z drugiej strony pisał o jedności, że fundamentem tego Kościoła jest jedność. I on to pięknie potrafił połączyć. I to jest też takie zadanie, żebyśmy odnaleźli się w Kościele, który ma być jednością, budujmy tę jedność, w tym Kościele także wspólnoty naszej, ale także w którym jest potrzebna ta hierarchia. Ma być między nami komunia, przede wszystkim komunia między wierzącymi, ma być komunia między wierzącymi a pasterzami. I tutaj Ignacy Antiocheński używa takich sformułowań: cytra, struna, intonacja, koncert, symfonia. Pewnie nie mamy wpływu na takiego dużego na Kościół, ogólnie to jest strukturalne, ale idąc za radą Matki Teresy z Kalkuty, może postarajmy się o jedność tam, gdzie jesteśmy. O to, żeby tworzyć komunię, takie porozumienie w tym Kościele, gdzie jesteśmy. Jeśli to jest to nasza wspólnota, tutaj się starajmy o taką jedność, harmonię, komunię. Starajmy się właśnie, żeby jest jakaś ta hierarchia, bo są animatorzy, jest lider, potem my odnosimy się także wyżej. Żeby tutaj była jedność, żeby to nie było takiego rozdźwięku. No, nie ma nam to, żeby nie było tak na przyszłość. Żeby umieć też łączyć tą wizję Kościoła hierarchicznego przede wszystkim z taką jednością. I pięknie tutaj pisał święty Ignacy. On zachęcał w liście do Magnezji, mieszkańców Magnezji: bądźcie jedno. Podejmuje modlitwę Jezusa z ostatniej wieczerzy. Jedno jedyne błaganie, jeden umysł, jedyna nadzieja w miłości. Biegnijcie wszyscy do Jezusa Chrystusa, jak do jednej świątyni Boga, jak do jednego ołtarza. Tym źródłem jedności ma być to, że wszyscy biegniemy w jednym kierunku do Pana Boga. To jest ten brak jedności, to jest zagrożenie każdej wspólnoty. I ostatnia myśl, czwarta, związana z nauką i życiem świętego Ignacego Antiochińskiego. On potem pisał, żeby został skazany, co prawda niesłusznie, czy po takim szybkim procesie na tę śmierć męczeńską, bo był to czas prześladowania Kościoła, ale jego bracia chrześcijanie chcieli robić wszystko, żeby jednak go uwolnić, żeby zmienić ten wyrok. I on w pewnym momencie mówi: nie róbcie nic, bo ja chcę być zmielony. Ja chcę być zmielony, pożarty przez dzikie zwierzęta, chcę umrzeć tą śmiercią męczeńską dla Chrystusa. I mi się tutaj zrodziła taka myśl, trudna pewnie, odnośnie śmierci. Jak my dzisiaj przeżywamy ogólnie śmierć, odejście, czy jako wielką stratę dla nas tutaj, czy jako coś tak naprawdę, co nas wyzwala, coś, co jest bramą do wieczności, jest bramą, gdzie mogę spotkać się z tym, kogo naprawdę kocham. Dominikanin ojciec Joachim Bademi kiedyś mówił: śmierć polecam każdemu. A w 2010 roku, kilka godzin przed śmiercią, wyszeptał: dzisiaj wieczorem nastąpią zaślubiny z Jezusem, wszystko przygotowane. I po kilku godzinach zmarł. Mała Tereska mówiła: ja nie umieram, ja wstępuję w życie. Śmierć jest wstępowanie w życie. Jak jako dziecko dowiedziała się, że śmierć jest bramą do wieczności, to pewnie nie chcielibyśmy takich życzeń usłyszeć, ale ona wołała do mamy: mamusiu, chcę, abyś umarła. No też takie dziecięce, ale jak to oddaje, że dla niej śmierć było coś pięknego, bo można być z Jezusem Chrystusem. Jej imienniczka Teresa z Avila, gdy jako dziecko uświadomiła sobie, że spotkanie z Jezusem nastąpi dopiero po śmierci, to ona wpadła na taki szalony pomysł, namówiła swego młodszego brata i znajomego: ucieknijmy do kraju Maurów, gdyż tam mamy szansę zostać męczennikami.
zginiemy i od razu spotkamy się z Panem Bogiem. My się wymknęli z domu, na całe szczęście wujek Teresy tam złapał, więc do tego nie doszło, ale podaję te przykłady, żeby pokazać, jakie było pragnienie, nie tyle samej śmierci dla śmierci, tylko pragnienie tego, żeby umrzeć na Jezusa Chrystusa, żeby być już z Jezusem Chrystusem. Mała Arabka modliła się: przyspiesz, przyspiesz, mój Boże, chwilę, w której pójdę do Ciebie. Nic mi się nie podoba na ziemi. Pośpiesz, pośpiesz, Panie. Na niczym mi teraz nie zależy. A jeśli będę żyć, to boję się, że do czegoś się przywiążę. Boję się samej siebie. O łaskawa śmierci. Zwróć mnie szybko memu umiłowanemu. Można powiedzieć, że to są przykłady świętych ludzi, trochę odległych dla nas. Ale ostatnio, jak byłem na rekolekcjach pod koniec kwietnia, to rekolekcję prowadził taka świecka osoba, Aleksander Bańka. On stosunkowo młody człowiek, właściwie to mój rówieśnik, dlatego mówię, to jest stosunkowo młody. Doktor habilitowany filozofii, kochający mąż, ojciec. I on dawał takie świadectwo, że jak się codziennie modli, ma ten namiot spotkania z Bogiem, staje na modlitwie, to on się już teraz modli, żeby Pan Bóg zastał go czuwającym. Myślę, że, nie wiem jaką Wy macie praktykę, ale to jest piękna praktyka Kościoła, żeby modlić się o dobrą śmierć. Modlić się do świętego Józefa, który jest patronem tego roku. Modlić się o dobrą śmierć. I ten ojciec Kościoła, święty Ignacy Antiocheński, on dzisiaj może nas uczyć, nie tyle, że chciejmy tej śmierci męczeńskiej dla Jezusa Chrystusa, tylko może, żeby popatrzeć też na nasze trudy, na problemy, na to, co nas spotyka, może jakąś formę jakiegoś takiego problemu nie do przeskoczenia, czy nawet prześladowania. I o to oddać Jezusowi, żeby, bo to jest nic w porównaniu z tym, jaka jest nagroda dla nas w niebie. I kończąc ten wywód o śmierci, święty Augustyn tak pisał, że nauczy się dobrze umierać, ucząc się dobrze żyć. Czyli to też nie jest tak, że my mamy tylko się uczyć umierać, w sensie, że już nic nie będę robił. Nauczę się dobrze umierać, jeśli uczę się, nauczę się dobrze żyć. A tym, którzy bali się śmierci, to mówił tak: jeśli boisz się śmierci, to ukochaj zmartwychwstanie. Amen.